Tak miało być. Gdzie ten gwóźdź? Tutaj. Więc szybko zmienię opona, a potem opowiem wam o smutnej historii. Rozbiłem swojego challengera i jest to historia z morałem. Opona naprawiona, jadę dalej. Teraz można wrócić do historii z rozbiciem challengera. Rozbiłem swojego challengera już dawno temu. Historia jest dość emocjonująca, ciekawa przede wszystkim, ale jeszcze bardziej chcę skupić się na tym, jak jest w tej historii morał, jaka jest puenta tej historii, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, żebyście posłuchali tego do końca. W wielkim skrócie, jeżeli nie chcecie rozbić swojego samochodu, którym jeździcie na co dzień, czy jakiegokolwiek innego, to nauczcie się na moim błędzie, żebyście nie musieli powtarzać tych błędów i uczyć się na swoich. Posłuchajcie tej historii, zobaczycie, jak to wyglądało, pokażę wam tego challengera po rozbiciu. Zanim zaczniemy, jeszcze w skrócie opowiem wam o tym, żeby rozróżnić. Miałem w swoim życiu 3 challengery. Dodge Challenger, świetny samochód, miałem ich 3. Pierwszy to był mój w ogóle pierwszy samochód sportowy, Dodge Challenger TA, czarny, bez white body. Drugi to był Challenger 5.7 Hemi loteryjny, którego zrobiłem na white body, poszerzenia, maskę od Hellcata i tak dalej. Rozdaliśmy go w loterii, jeden z was go wygrał. A trzeci to jest Hellcat Red Eye, 808 koni, white body, ten, którego importowałem jako złotego ze Stanów, z nim się nic nie dzieje. Historia, którą opowiadam, ma miejsce z pierwszym Challengerem, to było moje pierwsze sportowe auto. Miałem wtedy małą przygodę, opowiem wam o niej. Jechałem 100 na godzinę, lewym pasem na dwupasmówce, obok Warszawy, koło Warszawy to było. Na tempomacie taka droga ze światłami mniej więcej, taka co 3 km jakieś światła. Wjazd do jakiegoś tam miasta, ale nadal to jest obwodnica, 100 na godzinę. No i siedziałem na telefonie. Prowadzę auto i siedzę w telefonie. Coś tam robiłem, coś tam pisałem, coś tam wpatrzony byłem. Byłem nadal, do niedawna byłem na tyle pewny siebie w prowadzeniu samochodu, że jadąc, nawet jeżeli to była niewielka prędkość, no bo dla mnie 100 na godzinę czy 150 na godzinę to nie jest już wielka prędkość, ale to była prędkość, jakakolwiek by to nie była, której nie można bagatelizować siedząc w telefonie. Jechałem tą drogą, siedziałem w telefonie, pisałem i co kilka sekund patrzyłem na drogę. Przede mną jechał Volkswagen, lewym pasem jechaliśmy obaj. Oboje, jak się okazało potem, bo to była pani, w którą wjechałem. Jest zielone światło, jedziemy i nagle te kilka sekund później, jak patrzę znowu z telefonu w drogę, patrzę, że jest żółte światło, a pani już bardzo mocno zahamowała, co bardzo dobrze zrobiła. No, co prawda na żółtym pewnie strzał auta by przejechały, ale to nie jest żadna wymówka. Ja byłem w 100% winny temu, że za późno to zobaczyłem, bo siedziałem w telefonie i jak zacząłem hamować, patrzę na prawy pas. Ja generalnie mam dobrą spostrzegawczość, a przede wszystkim orientację za kółkiem, tylko że jak siedzę w telefonie, to nic nie uratuje. Najlepszy kierowca będzie utopiony, jeżeli patrzy w telefon i nagle za późno coś zobaczy. Ja nie jestem najlepszym kierowcą, tym bardziej nie powinienem siedzieć, tak jak nikt nie powinien siedzieć na telefonie. I zobaczyłem to za późno, że ta pani hamowała. Tak wyglądało moje auto po tym, jak zahamowałem na tej pani. Wjechałem w tyłek tej pani. To jest Challenger, który był tuż po tym incydencie. Na parkingu zjechaliśmy akurat. Zaznaczę jeszcze, że to była moment hamowania był wychwycony mimo wszystko przeze mnie, tylko z tych 100 na godzinę nie zdążyłem przed nią zahamować. Po prostu mniej więcej z prędkością 20-30 km na godzinę wjechałem jej w tyłek. I dlatego te zdjęcia, na przykład to zdjęcie tej pani, to jest samochód pani, której wjechałem w tyłek. To zdjęcie też, no, zobaczcie, tu nie ma prawie w ogóle uszkodzeń. I to dlatego, że ta prędkość była już minimalna, ale mimo wszystko nie dałem rady do zera wyhamować. I wiecie, jaki to był ból? W tym sensie nie fizyczny. Od razu wyszedłem, spytałem, czy coś się pani stało, przeprosiłem i powiedziałem, że zjedźmy na pobocze, żeby nie blokować ruchu na lewym pasie, bo to też na czerwonym było, ale no wiadomo, że trzeba zrobić tak, jak zrobiliśmy. Ale nie było fizycznego bólu, tylko był taki ból w stylu, kurde, co ty, Robert, zrobiłeś właśnie? O głupi telefon, rozwaliłeś swoją furę i cudzą tak naprawdę. Ja jeszcze nie miałem wtedy auto kasko, więc wiedziałem, że muszę swoją naprawę pokryć z własnych pieniędzy. I patrzę na te obrażenia, sami widzicie, tak to wyglądało. Nie nagrywałem całej akcji, ale mam zdjęcia, które wam teraz pokazuję. Zjechaliśmy na parking obok drogi i
od razu dogadaliśmy się, spytałem, czy policję chce pani wezwać, czy oświadczenie może napiszemy i że bardzo, jestem osobą, która w takich sytuacjach bardzo mocno przeprasza i chyba ze 100 razy tą panią przepraszałem za swoją głupotę, bo ja wiedziałem wtedy, że źle zrobiłem, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, co będzie gorsze, do czego zaraz dojdę. Rozstaliśmy się i pojechałem dalej na parking do znajomego. Tam zamówiłem lawetę, szybko to udało się naprawić. Jeszcze pamiętam, owijałem samochód folią, znajomy mój owijał samochód folią, żeby nikt nie widział, że to moje auto, bo tak się wstydziłem tego. Auto naprawione, wszystko spoko, tylko że ja nadal siedziałem w telefonie podczas jazdy. Teraz w podróży jestem od 2 miesięcy i nie byłoby dnia, kiedy bym większość czasu prowadząc auto nie siedział w telefonie, bo dla mnie w mojej psychice jest takie coś, że 100-120 na godzinę to jest nuda. Ja mogę jechać i prowadzić i nie zrobię nic złego tym. I to jest najgorsze. Jeździłem nadal z bliskimi osobami, z rodziną, z najbliższymi i siedziałem w telefon. I oni nawet zwracali mi uwagę. Ja mówiłem, tak, masz rację i za 10 minut znowu to samo. Nawyk został. Z reguły człowiek rozumny potrzebuje jednego błędu, żeby się nauczyć. Tak zwane uczenie się na błędach swoich. Ja się nie nauczyłem, zobaczcie, przez następne lata siedziałem w telefonie bardzo dużo, z wyjątkiem akurat Red Eye'a, bo Red Eye'em jeżdżę w rękawiczkach i tam nie ma możliwości, żeby cokolwiek zrobić, ale zwykłym autem, chociażby takim 5-7 loteryjnym na przykład, często przyznaję bez bicia i to jest bardzo duży błąd. Ja potrzebowałem kilku lat, żeby zatrybić, że ten błąd sprzed kilku lat nie powinien się więcej powtórzyć. Dzisiaj traktuję ten materiał jako taką spowiedź, a bardziej rozgrzeszenie. Przeciwko samemu sobie, ale również mam nadzieję, że dam przykład wielu osobom, wielu z was. I będę od dzisiaj gadał o tym dość mocno, ponieważ to jest bardzo mocna przyczyna i częsta przyczyna wypadków drogowych. Wjedziesz w przystanek, na krawężnik w przystanek, odbijesz i zabijesz osobę. Możesz być mordercą. I do ciebie wielka prośba, drogi widzu. To naprawdę nie jest bezpieczne. A chciałbym, żebyście pamiętali, że bezpieczeństwo w życiu to jest jedna z fundamentalnych rzeczy, które nas otaczają. Ja mogłem doprowadzić do tragedii w tamtym momencie. Na szczęście to się nie stało. I jeszcze większym szczęściem jest to, że po tylu gafach, które zrobiłem po tamtym wypadku, czyli tylu momentach w telefonie, dzisiaj jest dzień, w którym się ogarniam. I to jest takie moje postanowienie życiowe, ale zawodowe również. Będę o tym mówił w wielu materiałach i będę wam o tym przypominał. Jednocześnie będę sam siebie łapał na tym, czy tak robię, czy nie robię, bo to jest ciężkie. Szczególnie jak jestem sam w podróży teraz, to ciężko, to telefon jest jedyną formą komunikacji dla mnie. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście do końca ten materiał. To było ważne dla mnie i jeszcze ważniejsze jest to, że jeżeli nie dopowiedziałem czegoś w filmie o mojej historii z rozbitym Challengerem, to napiszcie w komentarzu, jakie macie pytania albo cokolwiek w komentarzu. To będzie jedyny materiał, ten właśnie, który teraz oglądasz, w którym będę odpisywał na wszystkie komentarze. Nigdy nie odpisuję na komentarze na YouTubie, taka moja zasada, a dziś to jest ten materiał, w którym możecie zadać pytanie, jakie chcecie. Jeździcie bez telefonu. Cześć, do następnego.